od komunikacji, której celem było wyzwalanie większego popytu, rozbudowanie marki, przeszliśmy do zarządzania doświadczeniem klienta. Zmieniło się też bardzo dużo po stronie firmy, po stronie reklamodawcy czy nadawcy komunikatów. Musimy zintegrować nasze działania. Te działania nie mogą dotyczyć tylko komunikacji marketingowej czy marketingu. One dotyczą produktu, one dotyczą dystrybucji i ceny. Rozwój technologii i digitalizacja pozwala nam jednak te działania zautomatyzować. Pozostaje pytanie, które z tych elementów można i należy automatyzować. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące automatyzacji procesów marketingu i sprzedaży w Twojej firmie, to koniecznie przyjdź na konferencję IAB dotyczącą właśnie Marketing Automation. Zgodnie z jej tytułem skupimy się na praktyce, a nie teorii i obietnicach. Dotkniemy tematu Marketing Automation z różnych perspektyw. Zaczniemy od zdefiniowania, czym Marketing Automation tak naprawdę jest, bo dzisiaj oznacza wszystko i nic. Przejdziemy przez analizę perspektyw rozwoju tego obszaru, żeby wreszcie dojść do konkretnych case'ów wdrożeń prezentowanych przez takie marki jak T-Mobile, Play, Moneyfarm czy Office Depot. Przez pryzmat realnych korzyści biznesowych opowiemy o zastosowaniu Marketing Automation w różnych branżach i na różnym poziomie zaawansowania. Zapraszamy wszystkich dyrektorów i menadżerów marketingu, sprzedaży, CRM, analityki czy e-commerce, którzy chcą złapać szerszą perspektywę zmian zachodzących aktualnie w komunikacji z klientami.